a to skojarzyło mu się z bałaganem, hałasem i narkotykami. Że lider zespołu to wybitnie uzdolniony multiinstrumentalista i ma dwie pary skrzypiec, saksofon tenorowy i sopranowy, a pianista ma dwa keyboardy. Rozmawialiśmy celnikom, że jedziemy tranzytem do Austrii. Nie no, wyjdę za takiego, jaka jestem sama. A teraz następny fragment mojej książki. Wyśpiewam wam wszystko, a fragment ma tytuł Oberek. Oj, tańcowalibyśmy, ale ciasna izba. Oj, tańcowalibyśmy, ale ciasna izba. Trzeba stoły powynosić, będzie miejsca dosyć. Trzeba stoły powynosić, będzie miejsca dosyć. Oj, dana moja dana, nie wyjdę za pana. Oj, dana moja dana, nie wyjdę za pana. Jeno wyjdę za takiego, jaka jestem sama. Jeno wyjdę za takiego, jaka jestem sama. Oberek. Niech sobie spoczywa gitarka. A teraz czytam właśnie wam ten fragment. Oberek, czyli utwór nasz ludowy polski. I myśmy go nagrały, Grażynka Augusti, którą bardzo, bardzo, bardzo kocham, bo świetna wokalistka i fantastyczna przyjaciółka. I razem żeśmy nagrały ten utwór. I jest on na płycie Toihola. Czytam. Z początkiem lat 70. wyruszyliśmy z naszym zespołem na zachód pograć w europejskich klubach jazzowych. Mój ówczesny mąż Michał Urbaniak, skrzypce i saksofon, Adam Makowicz, keyboardy, Czesław Mały-Bartkowski, bębny i Paweł Jarzębski, kontrabas, no i ja. Mieliśmy Peugeota 404 kombi i przyczepę załadowaną instrumentami. Wzięliśmy namioty, żeby zaoszczędzić na hotelach. Często spaliśmy na polach kempingowych. Mieliśmy masę przygód, najczęściej na granicach. Kiedyś jadąc z Niemiec do Metz we Francji, na pytanie celnika, kim jesteśmy, odpowiedzieliśmy dumnie zespołem jazzowym. A to skojarzyło mu się z bałaganem, hałasem i narkotykami. Zapytał, czy mamy więcej niż jeden instrument na muzykę. Odpowiedzieliśmy zgodnie z prawdą, że lider zespołu to wybitnie uzdolniony multiinstrumentalista i ma dwie pary skrzypiec, saksofon tenorowy i sopranowy, a pianista ma dwa keyboardy, Fender Rhodes i klawinet. Okazało się, że każdy muzyk może wwieźć do Francji tylko jeden instrument. Celnicy nas zatrzymali i kazali zapłacić kaucję w wysokości 30 tysięcy franków. Wow! Byliśmy zrozpaczeni. W takich sytuacjach Michał był nie do pobicia. Dodzwonił się do mera miasta Metz i w ciągu 2 godzin przyjechał kurier z furą pieniędzy, żeby nas wykupić. W przyszłości na wszelki wypadek wycenialiśmy na deklaracji celnej nasze instrumenty po swojemu. Na przykład skrzypce Michała na 100 zł, pianino elektryczne i perkusję na 200. Pamiętam też ciężkie przeprawy z celnikami na granicy niemiecko-szwajcarskiej. Kiedy zobaczyli organy Hammonda, kazali nam zapłacić ogromną kaucję. Wycofaliśmy się z granicy, twierdząc, że zostawiamy organy u przyjaciół w Niemczech i próbowaliśmy przejechać jakimś innym, bardziej przyjaznym przejściem albo wmawialiśmy celnikom, że jedziemy tranzytem
do Austrii. Michał przestudiował przepisy celne i okazało się, że zespoły folklorystyczne zwolnione są z przepisu pozwalającego mieć jeden instrument na muzykę. Od tego czasu, dojeżdżając do granicy, krzyczeliśmy z daleka: folklor polonez! Przepuszczali nas bez problemu, nie zaglądając do samochodów. No to były czasy, kiedy musieliśmy się starać o wizy. W naszych paszportach czasami mieliśmy po kilkanaście wiz. I największą trudność właśnie dla nas sprawiało przejeżdżanie przez granicę. Bo celnicy zawsze patrzyli na nas podejrzliwie i się zastanawiali, czy nie jesteśmy, oprócz tego muzyka, że jesteśmy muzykami, to jeszcze może przemytnikami na przykład. I tak sobie myślę z perspektywy czasu, że mam nadzieję, mam głęboką nadzieję, że te czasy, kiedy tak było trudno o paszport i tyle zachodu było, żeby dostać wizę, żeby te czasy już nigdy nie wróciły. Jeszcze jedno, ja za każdym razem powtarzam, ale to jest ważne, bardzo ważne dla mnie. I przypominam wam, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie i wiecie, gdzie jest ten dzwoneczek, prawda? Bo jak naciśniecie go, to wtedy będziecie wiedzieć dokładnie, kiedy jest następny mój filmik na kanale YouTube i może nawet będziecie wiedzieć, co tam jest zawarte. A za każdym razem jest coś bardzo ciekawego. Kocham was, I love you all. Mua.